Nie trzeba CBR-ki, zobaczcie, jest jedna noga, jest jaskuła tam przed wami, także jak wam się ręce złożą do oklasku, to wcale się nie będę dziwił. Nie ma co, jak najbardziej, ale nie potrzeba aż tak wielkiej mocy, nie potrzeba, żeby stan motocykl również na takiej niskoprofilowej oponce, jak w tym motocyklu. Szanowni Państwo, stan polega na nieustającym treningu. Oni właściwie nie zsiadają z tych motocykli, stąd może, jeżeli chodzi o sam układ napędowy, silnik, to jest sporo elementów seryjnych. Pamiętam również, który śmiga nadprzymiennie na Fordzie CBRC albo na wysokim Simsonie S51. Tam jest dużo ludzi, dużo płaskich parkingów, dużo przestrzeni, żeby stan motocyklowy uprawiać. Dajcie brawo, dajcie brawo!